Wyznacz sumę f plus g oraz różnicę f minus g wielomianów f i g. Zaczniemy od sumy f plus g. W miejsce f wprowadzamy całe wyrażenie na f od x, czyli mamy 3 7x do 5 minus 10x do 3 plus 1 2x kwadrat plus 5. Możemy całe to wyrażenie f od x dać w nawias na początek. Teraz mamy znak plus, czyli dodajemy całe wyrażenie g od x. Czyli wszystko to. Może też włożymy to w nawias, czyli mamy minus 37x do 5 minus 12x do 4 plus x do 3 minus 1 2x kwadrat. I plus 11. Czyli f plus g wynosi. Oczywiście nawiasy możemy opuścić, one tutaj nic nie wnoszą. Ja specjalnie tylko je zapisałam, żeby było widać, w co, w, w co wkładamy. Czyli możemy opuścić nasze nawiasy, czyli mamy 3, 7x do 5, minus 10x do 3, plus 1, 2x kwadrat, plus 5. I teraz plus razy minus daje minus. 3 siódme x do piątej plus razy minus zostaje minus plus razy plus zostaje plus plus razy minus zostaje minus i plus razy plus zostaje plus. Teraz należy podkreślić wyrazy podobne. Czyli yy, zakreślamy, podkreślimy sobie wyrażenia. Gdzie x są w tej samej potędze. Czyli tu mamy x w potędze piątej, i tu również jest x w potędze piątej. Wydziałajmy, je. mamy 3 7x do piątej, odjąć 3 7x do piątej, dostajemy 0. Teraz w najwyższej potędze, tu mamy x do trzeciej, x do drugiej, tu jest x do czwartej, x do trzeciej, x do drugiej. Czyli w najwyższej potędze występuje teraz nam x do czwartej jest Współczynnik przy x do czwartej to jest minus 12, więc przypisujemy całe to wyrażenie minus 12x do czwartej. W dalszej kolejności mamy x do potęgi trzeciej. Podkreślmy sobie, tu mamy x do trzeciej. I tutaj mamy x do trzeciej. Obliczmy, mamy minus 10x do trzeciej. Dodać 1x do trzeciej. Czyli dostajemy minus. 9x do trzeciej. Teraz mamy x do potęgi drugiej. Tu jest x do potęgi drugiej i tutaj jest x do potęgi drugiej. Czyli mamy jedna, plus 1 druga x do drugiej, minus 1 druga x do drugiej. Te wyrażenia nam się redukują, zostaje nam tu 0. I na końcu zostaje nam plus 5 plus 11, czyli mamy plus 16. W ten sposób wyznaczyliśmy sumę wielomianów f i g. Teraz zajmiemy się różnicą. Obliczamy więc f minus g. W miejsce f wprowadzamy wyrażenie na f od x, czyli mamy 3 7x do 5 minus 10x do 3 plus 1 druga x kwadrat i plus 5x. Następnie mamy znak minus, czyli odejmujemy cały wielomian g od x. Czyli w nawiasie umieszczamy cały wielomian g od x. I tu ten nawias już jest niezbędny. Czyli mamy minus 37x do 5, minus 12x do 4, plus x do 3, minus 1, 2x kwadrat i plus 11. Pierwszy nawias nie był tu potrzebny, możemy go opuścić. Natomiast wszystko, co znajduje się w drugim nawiasie, musimy pomnożyć przez minus, który stoi przed nawiasem. Czyli mamy minus razy minus daje plus. Teraz mamy minus razy minus daje plus. Czyli mamy 12x do czwartej. Minus razy plus daje minus, x do trzeciej, minus razy minus daje plus, jedna druga x kwadrat, i minus razy plus daje minus 11. Teraz więc będziemy y, redukować wyrazy podobne. Tutaj mamy, w najwyższej potędze mamy x do piątej, czyli tu jest x do piątej, i tutaj mamy x do piątej. Dostajemy więc F minus G to jest wspólny mianownik mamy, więc wspólny mianownik przepisujemy, a liczniki dodajemy, czyli dostaniemy 6, 7 x do 5. Dalej w kolejności mamy x do potęgi czwartej, występuje on tylko raz, więc możemy go przepisać. Następnie mamy x do potęgi trzeciej, czyli tutaj mamy wyrażenie z x do trzeciej. I tu mamy wyrażenie z x do trzeciej. Mamy minus 10x do trzeciej i jeszcze odejmujemy 1x do trzeciej, czyli łącznie mamy minus 11x do trzeciej, następnie mamy x do potęgi drugiej i one występują również dwa razy, czyli mamy w tu wyrażenie z x do drugiej i tu jest wyrażenie z x do drugiej. Mamy 1 druga x do drugiej, plus 1 druga x do drugiej, to jest oczywiście 1x do drugiej. x potędze pierwszej występuje tylko raz, czyli go przepisujemy. I wyraz wolny jest tylko jeden, więc również go przepisujemy. I w ten sposób otrzymaliśmy różnicę wielomianów f i g.